Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Wave to podstawa lub też składowa wielu ruchów w hulaniu. Cała jego idea to to, że koło raz mijacie z lewej, a raz z prawej strony. To wszystko. Opanowanie go znacząco ułatwi Ci dalszą hula edukację. Zanim zaczniemy praktyczną część nauki, wyjaśnijmy Wave'a w teorii. Narysuj sobie w głowie znak nieskończoności albo ósemkę, która jest zbyt pijana, żeby wstać. A teraz zegnij jej boki do środka. To jest właśnie trajektoria Wave'a. Przechodząc powoli do praktyki. Wszystko dzieje się tutaj z nadgarstka. Warto poświęcić kilka minut na rozgrzewkę. Ruch nadgarstka wygląda w ten sposób. Zwróć uwagę, że porusza się także przedramię, aby zwiększyć zakres rotacji. Im mocniejszy będzie ruch nadgarstka, tym koło będzie bliżej naszego ciała. Wave'a można wykonywać w dwóch kierunkach. Do przodu oraz do tyłu. Zacznijmy od tej pierwszej wersji. Zaczynamy z pozycji plecaka na prawej ręce, czyli hula połóż na dłoni, wspomnianą dłoń lekko przymknij, a rękę zegnij w łokciu. Skoro chcemy wykonać wave'a do przodu, to hula musi najpierw pójść do góry. Jak to zrobić? Zaciśnij dłoń trochę mocniej, skieruj do przodu, koło jest już w górze przed nami, a idąc w dół, musisz skierować je tak, żeby minęło Twoje lewe udo. Następnie znowu idzie do góry, będąc ciągle po Twojej lewej stronie. Jest przed Tobą i spada po prawej stronie. Voilà, ot cały ruch. Jeżeli chcesz zacząć z lewej ręki, to wszystko odbywa się tak samo. Pozycja plecaka, hula idzie do góry i mija nas po przeciwnej stronie. Teraz będzie zabawnie. Wave do tyłu to dokładnie to samo co wave do przodu, tyle że na wstecznym biegu. Jeżeli zatnie Ci się tutaj mózg, nic nie szkodzi, to normalne. Próbuj dalej. Aby zacząć, połóż hula na dłoni, opuść rękę, przymknij dłoń. Tym razem hula musi pójść od dołu. Tak, wiemy, że to niezbyt wygodna pozycja, kiedy robi się to powoli. No więc koło idzie z Twojej prawej strony, od dołu do góry i mija Cię po lewej stronie. Ten początek to jest coś, przez co trzeba przebrnąć. Jak tylko uda Ci się wykonać pierwszą lewą i pierwszą prawą, dalej pójdzie z górki. Dość prosta sprawa, polecana szczególnie w sytuacji, kiedy jedną ręką umiemy wystartować, a drugą niespecjalnie. Zamiany dokonuje się w momencie, kiedy przenosimy hula na przeciwległy bok. Dołącz wolną ręką w taki sposób, aby kciuki obu dłoni były skierowane w tym samym kierunku. Można je złączyć ze sobą lub położyć jedna za drugą. To, jak długo przytrzymasz kółko obiema dłońmi, jest zależne od Ciebie, bo w niczym to nie przeszkadza. Jest kilka podstawowych błędów, które mogą utrudniać poprawne wykonanie tego ruchu. Rozluźnij chwyt. Najwygodniejszy jest tutaj hak, czyli lekko zgięte palce bez udziału kciuka. W haku hula nie jest blokowane i samo skręca się w dłoni. Uruchom nadgarstek. Możliwe, że Twój nadgarstek nie przywykł do tak dużego zakresu ruchu. Dlatego jest mu potrzebna dłuższa rozgrzewka albo regularne ćwiczenia, które poszerzą Twój zakres ruchowy. Istnieje też opcja, że próbujesz wszystko wykonać całym ramieniem przy jednoczesnym usztywnieniu nadgarstka. Mniej ręki, więcej nadgarstka. Idealnie jest wtedy, kiedy ramię prawie się nie rusza, a chodzi tylko nadgarstek.